z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy podeszli do Jezusa uczniowie Jana i zapytali Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan Młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Na jednym z portali internetowych czytałem artykuł osoby, która mówi, że tęskni za czasem, kiedy znowu pojawią się korki uliczne. Marzy o tym, żeby znowu szukać miejsca na parkingu, gdzie może postawić samochód, i kiedy znowu usłyszy o problemach ze smogiem w środkach masowego przekazu. Ja bym dodał do tego moją tęsknotę, i myślę tęsknotę wielu z Was. Marzy o tym, żeby znowu znaleźć się w zapełnionym kościele, żeby doświadczyć. Wspólnoty Eucharystycznej, żeby znowu był ścisk, zwłaszcza święta, jakichś uroczystości, żeby odczuć, że jesteśmy razem, żeby znowu trzeba było długo rozdawać komunię świętą, a myślę, że Wy marzycie o tym, żeby znaleźć się w procesji komunijnej i czekać przez długi czas, śpiewając pieśni, na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca. Zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Ewangelia, którą wybrałem jako tekst przewodni naszych rekolekcji, została wybrana przeze mnie po rozmowie z jednym z moich przyjaciół, księży, w uznaliśmy, że to jest dobry tekst, przylegający bardzo dobrze do tego, co teraz przeżywamy. Może niekoniecznie nie do końca zabrali nam Pana Młodego, przecież Jezus jest w naszym życiu, ale odczuwamy pewien niedosyt. Czas, ten szczególny Wielki Post, połączony z tym, co stało się naszym udziałem nagle, w jednej chwili, myśmy się tego jeszcze miesiąc temu w ogóle nie spodziewali, co, tego, co będziemy teraz przeżywać, stały przed nami pytania, które mogą być bardzo twórcze. W ogóle, kiedy przeżywamy jakiś brak, jakiś niedosyt, wtedy mamy okazję, by postawić sobie najistotniejsze pytania. Tak jest też sens postu. Wiemy, że Izraelici pościli, by przyspieszyć nadejście zbawienia. Nie mogli się go doczekać. Moi kochani, zabiorą im Pana Młodego, wtedy będą pościć. Przypomina mi się takie zdarzenie, które przeżyłem, będąc wikariuszem Brzywcu w parafii Świętego Floriana. W pewną sobotę sprawowałem już niedzielną wieczorną Eucharystię. Jakurat akurat mówię kazanie o Jezusie pod postacią chleba. Podałem przykład, który miał miejsce w Kazachstanie. Tam grupa wiernych po śmierci proboszcza, jeszcze przez jakiś czas, przyjmowała Komunię Świętą, którą on zdążył jeszcze zakonsekrować przed swoim odejściem. Codziennie przystępowali do Komunii Świętej, dzielili komunikanty na małe cząstki, żeby im starczyło na jak najdłuższy czas, ale potem już zabrakło tej Komunii Świętej w tabernakulum. Wtedy podjęli taką praktykę, że w pustym kościele podchodzili do prezbiterium, do balasek, odmawiali cichą modlitwę, wracali do ławek. W ten sposób wzbudzali w swoim sercu tęsknotę za spotkaniem z Jezusem. I mówię to w kazaniu, potem dalej kontynuuję przed świętą. Nadchodzi moment Komunii świętej. Patrzę, nie ma klucza od tabernakulum. Wołam dyskretnie jednego z ministrantów, pytam, co się stało. Mówi proszę księdza, pan kościelnych pojechał na chwilkę do domu i wziął z sobą klucz. Okazało się, że w tym dniu były dwa śluby i pogrzeb i kościelny chciał sobie na chwilę odpocząć, myśli, pomyślał, że przyjdzie dopiero pod koniec mszy świętej. Ludzie już zdążyli podejść do prezbiterium. Ja mówię, co się stało. Poprosiłem, żeby na chwilę wrócili do ławek. Ministran wsiadł na rower, pojechał u pana kościelnego i popatrzyłem w oczy tym ludziom. I zobaczyłem coś niesamowitego. Jakaś niesłychana tęsknota, taki smutek, Niedowierzanie, że nie mogą przyjąć Komunii Świętej. I to zostało w moim sercu. Do dziś to bardzo wyraźnie pamiętam. Myślę, że teraz przeżywamy coś bardzo podobnego. Może niektórym jest trudno pogodzić się z tym, że we Mszy Świętej będą mogli uczestniczyć, uczestniczą teraz online. Ale jak wielka to tęsknota i pragnienie świadczy fakt, że księża proboszczowie muszą zwracać się do swoich informatyków w parafiach, żeby poszerzyć pasmo. Odbioru tych transmisji przez internet. Okazuje się, że te, te ograniczenia, które mają one już są niewystarczające. Jeden z księży proboszczów powiedział, że w czasie przyświętej niedzielnej było 10 tysięcy wejść online. To wszystko mówi o tym, jak bardzo tęsknimy za spotkaniem z Jezusem. Moi kochani, Pan Bóg potrafi wyprowadzić dobro z każdej nawet najtrudniejszej sytuacji. I myślę, że ten czas, który przeżywamy, również może nam dać bardzo wiele. Zazwyczaj na adwent Wielki Post wymyślamy jakieś postanowienia. Nie tylko dzieci, ale ludzie dorośli ograniczają się, jeśli chodzi o spożycie dobrych rzeczy, czy swój kontakt z komputerem, z internetem. Może wprowadzamy w naszym życiu więcej modlitwy, czytanie Pisma Świętego. Tegoroczny Wielki Post. Myślę, że nam to ułatwia. Nie musimy szukać dodatkowych wyrzeczeń, bo wystarczy, że przyjmiemy to, co życie wpisuje w nasze przeżywanie Wielkiego Postu 2020. Ksiądz-biskup bardzo trafnie w swoim apelu skierowanym do diecezjan yy, zwrócił uwagę na to, że ograniczenia, które służą naszemu zdrowiu i życiu, które słusznie zostały wprowadzone, mogą zostać podjęte jako. Element, jako część przeżywania wielkiego postu. Nie trzeba szukać dodatkowych postanowień. Wystarczy to, z czym przyszło nam żyć, z czym się nam przyszło zmierzyć kwarantannę, yy, ograniczenie kontaktów towarzyskich, yy, ten czas, który nie, którego nie możemy yy, spożytkować, tak byśmy sobie to wymarzyli yy, potraktować jako uczynek wielkopostny, jako część. Jako sposób na przeżycie wielkiego postu. Byłem kiedyś na spotkaniu, to już było parę dobrych lat temu, z panią doktor Ewą Dąbrowską. To jest autorka, pomysłodawczyni tej bardzo, zresztą, fajnej diety owocowo-warzywnej. I ona mówi, że bardzo się cieszy, kiedy widzi na turnusie tych czasów z dietą, z postem Daniela, księdza. Bo mówi, że to jest niesamowite. Że bardzo często osoby, które przyjeżdżają tylko ze względu na na przykład zbędne kilogramy, które chcą zwrócić, w czasie tego postu już po kilku dniach chcą rozmawiać z księdzem, szukają rozmowy duchowej, czy nawet potrzebują spowiedzi. A więc post, także ten, w którym uczestniczymy siłą rzeczy dzi dzisiaj, nie mogą zrobić wszystkiego, co nam się podoba, może wzbudzić w naszym sercu tęsknotę, której wcześniej nie, odkry nie odkryliśmy w naszym życiu. Moi drodzy, jeden z najwybitniejszych psychologów, Viktor Frankl, autor trzeciej co do znaczenia koncepcji psychologicznej, tak zwanej logoterapii, on się urodził w Wiedniu w 1905 roku, odkrył nową jednostkę chorobową, którą nazwał nerwicą noogenną, a potoczna nazwa brzmi nerwica niedzielna. Zanim przejdę do tego, o czym chcę powiedzieć, Parę słów na temat samego Frankla. Myślę, że zdążymy o tym tutaj powiedzieć. Więc Wiktor Frank urodził się w żydowskiej rodzinie przed wojną. Wybucha II wojna światowa. On już ma spory dorobek psychologiczny. Otrzymuje możliwość, propozycję emigracji do Stanów Zjednoczonych. Uchroniłby się przed obozem, a może nawet uratowałby życie. Ale ma dylemat. Biedni mieszkają jego rodzice. Teraz co zrobić? Zostawić rodziców i wyjechać? Nie, nie chciał tego robić po to, żeby ratować życie. Chodziło mu rzeczywiście o to, o to, żeby jego dorobek, jego, jego szkoły nie uległ zaprzepaszczeniu. Albo zostać, narazić się na śmierć i wtedy cały jego dorobek mógł polec w gruzach. Nie, nie wie co robić, prosił o jakiś znak. Pewnego dnia wraca do domu i zastaje swojego ojca przy stole, płaczącego. Co się stało? Okazało się, że hitlerowcy zburzyli synagogę w Wiedniu. Ojciec nie może tego przeżyć. Wiktor widzi, że na stole leży kawałek cegły, jakiś fragment muru. Pyta się, co to jest? Ojciec tłumaczy, że zdążył ukradkiem wziąć ten, ten kawałek muru, jakiś fragment zburzonej synagogi, żeby mieć jakąś pamiątkę w domu. Syn pyta, co to jest, jaki to konkretnie fragment? To jest fragment tablicy dziesięciu przykazań. A które to przykazanie? Patrzą i znajdują tam urywek tekstu. Okazuje się, że jest to fragment czwartego przykazania czci ojca swego i matkę swoją. I Frank otrzymuje odpowiedź na swoje pytanie, zostaje w Wiedniu. Wkrótce potem aresztują go Niemcy i w czasie II wojny światowej jest więźniem czterech obozów koncentracyjnych. II wojny światowej. Okazało się, że przeżył obóz. Dlatego też przeżył, że był terapeutą, psychologiem, a nawet strażnicy obozowi nieraz potrzebowali rozmowy i oszczędzili go w tych, tych obozach. Natomiast w tym strasznym laboratorium psychologicznym miał okazję przetestować swoją teorię. On potem żył jeszcze bardzo długo, bo zmarł w roku 1997 w Stanach Zjednoczonych. Zaczęło go nurtować następujące pytanie: dlaczego w tym konsumpcyjnym społeczeństwie Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej, tak wielu ludzi się załamuje? Sięga po alkohol, narkotyki, nie daje sobie rady ze swoimi problemami, a nawet uciekają się do samobójstw. A tam w obozie, w tym piekle na ziemi, ludzie potrafili przeżyć tą gehennę. Doszedł do wniosku, że przyczyną chorób cywilizacyjnych współczesności jest chęć ucieczki od życia, znienawidzonego przez człowieka, bo w oczach ludzkich pozbawionego sensu. I Viktor Frank odkrył to, że kiedy człowiek traci z pola widzenia sens życia, nie chce mu się żyć. Viktor Frank mówi, że tym sensem może być sens przez małe s. Jako przykład tego sensu przez małe s Frank podaje historię, którą kiedyś przeżył. Mówi, że przychodzi do niego starszy pan z bólem w sercu po śmierci żony. Mówi, że nie potrafi sobie poradzić ze stratą żony, nie potrafi tego przeżyć. Wtedy Wiktor Frank mówi: No, zacząłem się odwoływać do motywacji religijnej, ale ten człowiek powiedział, że jest niewierzący. I Wiktor Frank dał mu taką radę: Niech pan postara sobie wyobrazić, że to pan pierwszy umiera. A pana żona zostaje. Co ona by przeżywała? Jakby to przeżyła? No, byłoby dla niej chyba nie do przeżycia, Myśmy się bardzo kochali. Widzi pan, oszczędził jej pan takich przeżyć. Pan niesie to cierpienie zamiast niej. I w tym momencie ten człowiek nagle poczuł wielką ulgę w sercu, bo odkrył sens swego cierpienia. Ale mówi Wiktor Frank, że nic nie zastąpi sensu przez duże S. A tym sensem przez duże S jest odkrycie w życiu kogoś, to wykracza poza ten świat. Odkrycie Boga. Moi kochani, czas, w którym jesteśmy, jest czasem pytań. To są pytania dotyczące trwania tego wszystkiego. Ile jeszcze potrwa epidemia? Wiadomo, że są różne krzywe, są spekulacje ekspertów, ale nie wiemy. To rodzi w nas pytanie i niepewność. Pojawiają się pytania o edukację jak będzie wyglądać przez te kolejne tygodnie. Edukacja, w jaki sposób dzieci będą mogły uczestniczyć w elekcjach. To są pytania o zdrowie, o zdrowie, to są pytania natury medycznej. Wiemy, że w telewizji występują eksperci. Nawet telewizowie mają szansę zadać pytanie przez telefon czy przez internet. I oni w sposób bardzo ciekawy opowiadają, mówią o koronawirusie, o tym, jak się przed nim uchronić. Myślę, że w tym gąszczu pytań. Które stawia przed nami życie, od których nie możemy uciec, nie może zabraknąć tego najważniejszego pytania. A czas, w którym żyjemy, sprzyja, żeby sobie postawić to pytanie. To jest pytanie o sens przez duże S. Dla nas ten sens nie jest bezimienny. Ten sens ma imię nazywa się Jezus Chrystus. I chciałem Was z całego serca zaprosić do udziału w tych rekolekcjach. Żebyśmy się zastanowili, jak spożytkować ten czas, a Pan Bóg ze wszystkiego potrafi wyciągnąć dobro, także z tego trudnego czasu, żeby na nowo odkryć Jezusa w naszym życiu. Myślę, że nie ma w życiu przypadków. To, że przyszło nam uczestniczyć w takiej sytuacji, która jeszcze przed chwilą, jeszcze niedawno, miesiąc temu była nie do pomyślenia. To wszystko dzieje się bardzo szybko. To jest również wielka szansa, żebyśmy w tym wszystkim na nowo odkryli Jezusa w naszym życiu. Jest to wspaniała okazja. Zapraszam Was do udziału w naszych rekolekcjach.